Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no to i Darkest Dungeon. W dzisiejszym epizodzie, bez zbędnych ceregieli, tak się prezentuje drużyna, idziemy na Syrenę. Czy to się skończy zwycięstwem, czy porażką, czy wrócimy z tarczą, czy na tarczy, zobaczymy. Drużyna przygotowana najlepiej jak mogę. I jeśli kogoś zastanawia, dlaczego jest taka dziwna, to już tłumaczę. Ona, nieważne gdzie jest, łatwo będzie mogła się przemieszczać. Jedną rundę maksymalnie będzie marnować. A poza tym już potem hop, 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 hop do przodu i jest na swoim miejscu. Potężna, bądź co bądź. Zabójcza. Pleń, inaczej okultysta. Najlepsza postać przeciwko Syrenie, jaką można sobie wyobrazić. Nie dosyć, że samo w sobie bonusy przeciwko nadrealnym są na jego wszystkich ciosach. I w sumie może ich używać z każdej pozycji oprócz czwartej. Ma jeszcze dwa bardzo istotne osłabienia, bez których ciężko będzie pokonać Syreny, w szczególności to. No, plus jest dobrym nawet lekarzem. Antykwariuszka. Tutaj powiem szczerze, bardziej biorę na zasadzie leczenia takiego wsparciowego, na zasadzie niewielkie uzdrowienia. I żeby Syrena ją kradła, nie kogoś innego. A kośniczka po powrocie jest na czwartej linii. Ma też trochę leczeń, różne rzeczy. Też nie będzie to wielka strata, jeśli ją zabierze, a jak wróci, to też będzie dosyć dobrze. Tak więc tak się prezentuje, jak już mówiłem. Bierzemy zapasy. Dobra. 12 to będzie za mało. Okej. Dobra. Teraz jeszcze tylko tak z 8 pochodni. I w ten sposób prezentuje się wszystko, co ze sobą bierzemy. Standardowo oczywiście postaram się pokazać ciekawsze bitwy oraz samego w sobie bossa. Ale zwykłe ułożenie, czy tam jakieś skrzynki, które nie są tego warte, będę pomijał. Wiecie, żeby odcinek trzymać jak najbardziej w ramach czasowych 20 parę, a nie 30 plus. My lofty position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then, troublesome later. No, mamy historię, która ponoć jest jakoś powiązana mocno z tym Syreną samą w sobie, więc... I always wondered what became of the unfortunate little waif. No, wow. Tutaj nie idziemy, od razu mówię, ale to się nazywa średnie. Dobrze. Mam nadzieję, że trafimy na coś fajnego. Ach, jak na razie start kiepski. No to do zobaczenia, jak znajdzie coś fajnego, albo będzie jakaś fajna bitwa. Dobra, wiecie co, bitwa może nie jest jakaś jeszcze szczególnie piękna, ale muszę się pochwalić. Nasz leń właśnie jednym ciosem powalił jego. I niech mi coś tu spróbuje powiedzieć, że okultysta nie jest dobrą postacią na obrażenia. Ja naprawdę nie uwierzę. W sumie jak już to zobaczyłem, to nie będę ukrywał. Ta bitwa po prostu już nabrała kolorów w ten sposób, więc pokażę wam do końca. No ale jak nic, nasz leń jest wspaniałą postacią. Chociaż powiem szczerze, nie wiem, czy zasługuje na miano lenia. Możliwe, że zmieni go na jakiegoś innego. Ale to jest spokojnie, później w ogóle. Póki co, dobra, kto tu był ranny, ona jest ranna, dobra. Czyli się musi podleczyć. Mówię szczerze, tym razem bardziej niż porażki, obawiam się. Właśnie, bardziej niż zwykłych obrażeń, obawiam się właśnie, powiem szczerze, stresu. Nie mam jak go regulować. Nieźle. Nawet nieźle, jak na pierwszy. W sumie. Pierwszy kontakt z wrogiem. Już rzadki artefakt, czym antyk. Dobra, no to do zobaczenia na ciekawszych momentach. No i mamy stronę dziennika. Tak więc, wysiągnięte krwią stronę wyrwane z dziennika 5/6. Wszyscy odeszli, padli ofiarą złowrogiej transformacji. Ich gnijące łuski przeostoczyły się w miękkie, wrażliwe mięso. Udusili się powoli, pozbawieni swoich skrzeli. Najgorsze były ich oczy, blisko osadzone, łupiące nas w świat przez mięsiste otwory. Drze na samą myśl o tym, jak przerażająco cierpiała ciepła i plugawa była ich krew.
gdy spłukałem nią swoje szpony. Prawie zwymiotowałem, aby śmierć miłosiernie się nad nimi ulitowała. Wiecie co? Jak nic, muszę zacząć zbierać te strony nawet kosztem jakichś tam, powiedzmy, znajdziek. Powiem szczerze, chciałbym skompletować po prostu w końcu te dzienniki. Jeśli nie będę ich zbierał, to nigdy. O, co my tu mamy? I tam są jakieś skarby, obiekty. Ale i tak ze względu na charakter wyprawy nie będę zbaczał z kursu. Staram się przejść jak najkrótszą trasą. Dobra, wiecie co, ta gra umie mnie kupić. Po prostu nie będę ukrywał, zostałem kupiony. Żeby nie było, nie pójdziemy tak do tego pokoju. Ale zostałem kupiony. Okej. Ja przecież... Zjedli to teraz. Żeby nie było, nie już mam tamtego, bo to wywołuje tylko bitwę. Darkness closes in, haunting the hearts of men. No, po to tu przybyłem. To takie zdobycze. Proszę. Mamy coś, co po prostu jest tyle warte, że... Nie zapełnimy tego jakimiś normalnymi znajdźkami. Właśnie to takie rzeczy się przybywa. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. No, więc widzicie, warto było. I w sumie teraz powinien chyba kolejne cięcie zrobić, ale... A w sumie się rozgadałem trochę, ale dobra, już mogę robić w sumie. No to ponownie widzimy się, jak coś ciekawego się stanie się. Wiecie co? Ten okultysta już jest coraz dziwniejszy. Moim zdaniem... Nie wiem jakim cudem, ale on krytyki za 23 uderza. Bo tak po prostu wiem, że niby to są oni w ogóle, no ale 23 na kultyście? Czy ktokolwiek z was wyobrażał sobie, że ten nikły, wątły gościu nagle stanie się taką maszyną do obrażeń? Wiecie co, aż tyle się niespodziewanych rzeczy tutaj dzieje się, że... A szkoda mi wycinać te bitwy. Nie stwierdziłem, że ona była jakaś szczególnie warta uwagi, ale... Raczej ją też pokażę. To jest dobra, już do was mówię, chwalę się tym wszystkim, więc pewnie ona jest na YouTubie widoczna. Ale dobra, mniejsza scena, nie będę tu już może takiego dziwnego monologu prowadził. Co widzicie? Ja mam naprawdę jakiegoś wyjątkowego farta dzisiaj. No, to akurat wiadomo, że nie dobiję, bo to nie jest nadrealne, jest stricte pod nadrealnych. Ale i tak nie będę ukrywał, to jest postać, z którą ja osobiście mógłbym się utożsamić. Jakiś taki naukowiec, czy powiedzmy mag, odkrywca. Wiecie, różne moce tego typu nas przyrodzone, delikatnie mówiąc i w ogóle. A z drugiej strony właśnie jakiś taki nóż rytualny, czy coś, po prostu jakaś taka broń, którą... No, który nie pogardziłby nawet łotrzyk. Porządny. Dobra, ostatnia pochodnia, bierzemy herby. Zobaczymy, co mamy tutaj. Nie ma miejsca na kasę po prostu. A niestety. Dobra. Zobaczymy, jak sobie poradzę przynajmniej z pułapką tutaj. Serio. A niestety. Ancient traps lie in wait. Na całe szczęście, jak widzicie, miałem dużo złotych całych ziół. I... No nie. Więc kolejna strona z dziennika. Jeszcze, no, klucz. Nie no, klucza chyba odpuszczę. Najczerniejszy z losów, 3 na 5. Atak był przytłaczający, lecz po śmierci Cuthbert Tyboin zaczął kierować mną gniew. Skoczyłem do przodu, ostrze mego topora utknęło między licznymi ślepiami potwora. Szkarłatny ichor trysnął na mą twarz, a moja dusza zadygotała, gdy to diabelstwo zaryczało. Dalej pamiętam już tylko, jak szybko ogarnął mnie mrok. Okej. W takim wypadku zamiast czego to wezmę? Trudno zamiast po piersi. Ale jak już wam niejednokrotnie mówiłem, teraz po prostu chcę się skupić na... Dobra, niejednokrotnie, to pierwszy raz to wspominam dzisiaj. No ale właśnie jak wspominałem, chciałbym się skupić teraz na... zgromadzeniu tych wszystkich notatek, żeby już po prostu się nie pojawiały. Wiecie, będziemy mieli wszystkie, co zawsze będzie o tyle lżej, że w sumie... No i to się nazywa krytyk.
No właśnie, będzie o tyle lżej, że wracając do tematu. Przynajmniej nie będą nam się trafiały w ramach łupów. Będziemy po prostu mieli większe szanse na zbieranie przedmiocików i innych jakichś takich skarbów. Dobra, którego bardziej tego? No niestety. Ale to nie problem. Jak mówiłem, moim największym wrogiem będzie tutaj stres, nie obrażenia. Mam trzy postacie, które potrafią leczyć. Jedna, która jest w zasadzie leczenie delikatne. No ona. Druga, która jest pomocą lekarza. I główny lekarz. Każda z tych postaci równie wspaniała pod kątem swoich możliwości. Serio? Dobra. Właśnie to mówiłem, jak ktoś się tam trafi, to będą niby kary, będą minusy, ale powiedz, czasami tak szczerze. Czy są jakieś wielkie problemy, zważając na to, że mamy, jak już mówiłem, trzech lekarzy. Dobra, dwóch lekarzy, jednego, który może też coś tam uleczyć. Dobra, przynajmniej nie jest jeszcze na wartach śmierci ponownie. Więc niestety chciałbym dokończyć roboty, nie mogę. Trzeba ją leczyć. Ale dobra. Zaryzykuję, spróbuję się ich pozbyć. Nie wiem, że tego się nie pozbędę. A tak już chociaż jest bezpiecznie pod tym względem. Dobra. 8. Kiepsko. I dobijamy. Dziękuję bardzo. Okej. Nie, no trzeba rzucać leczenie. Nieważne, jak by nie było, musimy dopilnować do tego, żeby nikt więcej nie zginął. No nie, nie wierzę. Zły przycisk. Ja muszę cubiki, rzecz jasna. Ale wiecie, no nawet mi się zdarzają lamy. Dobra, no nie nawet mi, raczej szczególnie mi. Takie szybkie klikanie, skupienie się na czymś innym. Yeah, to wszystko jest po prostu idealnie w moim stylu. O, mniejsza z tym, bitwa wygrana. A trifling victory, but a victory nonetheless. I się pojawiają rzeczy, które bym chciał w sumie wziąć. Dobra, serum może nie aż tak bardzo, ale... Miał kamień ochrony? Może być naprawdę tutaj bezcenny. No ale niestety muszę odmówić. Jak mówią, chcę się pozbyć dzienników, a nic innego tak szczerze nie ma co wyrzucać. Żebym tylko pamiętał, co to powoduje. Nie, no niestety nie wiem, co daje płaskorzeźba. Przetestuję nim. Białek. Okej, mogło być gorzej. I się zaczyna. Dokładnie ci wrogowie, których nie chciałem spotkać. Akurat starcie z nimi nie będę ukrywał, muszę pokazać, bo to jest taka bitwa, że po prostu... Nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy, skończy i w ogóle. Dobra, niestety nie mają nadrealny, więc on tutaj nie będzie zbyt szczególnie przydatny. Ale dobra, spróbuję się pozbyć jego chociaż. Może nieźle namieszać, jeśli właśnie się go nie wyeliminuje bardzo szybko. Okej. Uniki. To jest komar kontrolny. Można ryzykować ubiciem ich. A nie, on jest zbyt problematyczny. I się zaczyna. Na szczęście, jak mówiłem, mam o tyle dużo postaci, lecz z właściwościami, chociażby delikatnie lekarzowymi, no leczniczymi, że po prostu się aż tak nie boję o to wszystko. No, gorzej tylko... Co? Ten atak zabiera efekty negatywne? Okej. Ciekawe. Nawet bym się tego nie spodziewał się. Okej, komara możemy już wyeliminować, ale nie czuję, że był aż tak groźny.
No i wybijamy uniki, bo nic innego nam w sumie nie zostało. No jasne, jeden efekt z lasu, to musieli drugi narzucić ten sam. Super. Nie, normalnie super, po prostu te problemy narastają nagle. Wyjmij go chociaż. Nie. Bo po co wyeliminować? Lepiej żeby zostali wszyscy na końcówce życia tutaj. No przynajmniej tyle. Dobra. Nawet nie będę czekał. Komar jest wkurzający, ale on jeszcze bardziej ze swoim nakładaniem statusów, które są groźniejsze moim zdaniem niż to wszystko. Jak ten komar jeszcze będzie pluł tą krwią? Myślałem, że to po jednym strzale mu złazi. Dobra, mniejsza z tym. Weź się trochę podlecz. Bo zaczynam się problematycznie pomału już przekształcać te wszystkie rzeczy. Nie przeczę. Nie jest dobrze. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? To się pojawia jakieś zaproszenie od barona. Akurat wiem, do czego to służy. Najprościej w świecie pozwala wejść na bitwę z baronem w dziedzińcu, więc no niestety to wezmę. Chociaż akt też jest przydatny. No idziemy. Pragnienie, okej, okay. Nie jest jeszcze tak źle. Wiecie co jest w tym wszystkim najlepsze? Jeszcze tylko trzy pokoje mniej więcej. I powinniśmy odnaleźć syrenę. No i tutaj będzie problem spory ze stresem. Leczenie nie. Co ja? Trzeba leczyć. Nawet bardziej niż to wrażenie, to trzeba po prostu przygotować drużynę na to, żeby była w stanie przeżyć w ogóle. No bez przesady. A tak, żeby nikogo nie trafić, to już jest naprawdę za dużo dla mnie. W razie. Dziękuję, chociaż ty jesteś tutaj odpowiednio przygotowana. To jest takie zaskakujące, bo masz na sobie osłabienie śmierci. Dobra, mniejsza z tym. Uniki. Dawaj. Nie skomentuję tego. Miałaś uniknąć wszystkich ataków, a nie tylko części. Serio, ty też? Super. No chociaż tyle. Jeszcze jego brakowało tutaj wrót śmierci. No jasne, musiałem wykrakać. Dobra. Przynajmniej żyją. No, okej. W takim wypadku spróbuj się pozbyć. Coś mówi, że moja wyprawa, chociaż powiedziałaś, że będzie dobra, bezpieczna, spokojna, skończy się jak zwykle. Śmiercią całej drużyny. Dobra. No chociaż tyle. Chociaż tyle. Dobra, teraz tak. Z 11 celności i 5 do uniku. Ale 11 celności to jest więcej niż 5 do uniku. Prawda, co jest jednego wroga, a nie całą drużynę, no ale. Dobra. Spokojnie, spróbuj go pozbyć się. Co jest z tym, że on wiecznie unika tych ciosów? No co za ryba z tej ryby?
No dobra, chociaż tyle. Ja bym nawet leczył czy coś, ale trzeba się pozbyć wrogów, nie możemy jakoś tak przeciągać tego wszystkiego. A dizzying blow to body and brain. O proszę. Jakiś cud się stał, że dostałem kolejnych wrót śmierci. No ale cóż, przydało się, oczywiście, bo mam ich za mało. Dobra. Dziękuję. On ma prędkość bazą 5, to lepiej nie ryzykować. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Nie no, zostawiam jak jest. Zobaczymy, co to w ogóle daje. Pragnienie. Nie no, powiem szczerze, będę musiał chyba zaraz jej dać tą krew. Czy tego chcę, czy nie? Nic. No jasne. Jakby tego było mało, jeszcze kolejna bitwa. No dziękuję. W sumie to nie brzmiałem wycinać te wszystkie rzeczy, no ale jak widzicie, wyprawa zaczęła się tak komplikować. Lepiej chyba, żebym nie wycinał. Ja. Zdecydowanie chcielibyście zobaczyć moją haniebną porażkę na zwykłych bitwach i w ogóle. No dobra. Przynajmniej on dalej jest w formie. O proszę. Znaczenie za 6 z krytykiem? Nieźle. Jak na nim w szczególności. Kiedy to jej leczenie zawsze miało być bardziej w zasadzie zarzuca jako wsparcie, czy tam żeby usunąć wrota śmierci, niż po to, żeby rzeczywiście leczyć tutaj szóstka. No na ten moment też jest dosyć sensowna liczba. Dobra. Chociaż jeszcze nikt nie przebije jego. Tylko, że niestety jest taki trochę, no nie stały. Nikt nie wiadomo po prostu, czy wyleczy dużo, czy nagle zero rzuci. Dobra. Idziemy. Robimy w tym pokoju, robimy obóz. Potem idziemy tak i miejmy nadzieję, że trafimy na syrenę. Jeśli nie, to będę musiał jej szukać. Się wkurzać. Pełne racje. Co? No bez przesady. Dosłownie nie wiem, co wam mam powiedzieć wszystkim. Jeden kompon, leczenie 50%, osłabienie. Będziemy dalej w ciemności, no ale nie mogę pozwolić na to, żeby wszyscy mieli tej... Dobra, może nie tyle co wszyscy, tylko żeby ona była na wartach śmierci. Też nie. Trudno, osłabienie wrót śmierci będzie musiało nam zostać. Nie mogę pozwolić na to, żeby całe światło zmarnować. To będzie moja jedna przewaga nad... w sumie nad całym wrogiem, co my tu mamy. Było warto. Mamy jeszcze 8 czasu, więc... Mimo mroczny rytuał ostateczności mogę zrobić. Dobra. Ale niech już będzie w ten sposób, mam jeszcze czas 3. Może mogę się tym nieźle odbić na to, że mam to wszystkie naznaczenia. Ale dobra. Tak nic lepszego chyba już nie mam do zrobienia. Chociaż... Dobra. Jeszcze tyle można. Tak więc, co ma być, to będzie. Co? Czemu nam dostali? Jeszcze więcej stresu. Co? O Jezu, nie, zapomniałem o tym.
Zapomniałem, że nie można z nią obozować. Oj, coś nie skończy dobrze. Ale niestety taka jest kara za to, że jesteś jak ja i się zapomina o wszystkich, nawet najistotniejszych elementach. Dobra. Może nie padniemy całkowicie. Może tylko z tym, że ona będzie dostała po 20 stresu na rundę. Dobra. Przynajmniej jednego wąsza już wyeliminujemy. Dobra. Z stresem będzie naprawdę ciężko, ale wiecie, przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle. Teraz tak. Flara usunęłaby ukrycie. Nie. Nie. Działa w ten sposób. Set the stage for heroism or cowardice. Momentary abatement. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Waiting to be spent. A hand's breadth from becoming unwound. No więc, no to jest mój pech. Szukuję zwłoki w poszukiwaniu pożywienia ze środkami bakteriobójczymi. Zgodnie z tym, co pamiętam o grze, zawsze dostaje się za to żywność. O czym oczywiście nie tym razem. Musiałem dostać coś, czego i tak nie wezmę ze sobą. W takim wypadku już dajmy wszystko na jedną szalę, bierzemy to, chociaż... Miejmy nadzieję, że znajdziemy ostatecznego oponenta w tej od planszy. Bezproblemowo. Okej, okay, dobra. Jedna dobra rzecz przynajmniej. To ma jakieś najgorsze cechy. Chyba on. Dobra. Miejmy tylko nadzieję, że naprawdę trafimy na syrenę. Jeśli nie, to już nie będę ukrywał. Tylko nadzieję na to, że zwyciężymy w tym spotkaniu. Minęła. Ale proszę. Mamy tego, na kogo czekaliśmy. Tak więc... Majcie kciuki, żeby się udało. Dobra. Super. Kolejna postać już nie wytrzymaj pod wpływem stresu. Reeling, gasping, taken over the edge into madness. Dobra. No niestety. Musiałem. Jak bardzo bym nie chciał, musiałem po prostu już to zrobić. Nie będę wam skłamywał teraz albo nigdy. Mamy ostatnią chwilę.
na to, by przezwyciężyć naszego oponenta, zanim zacznie się naprawdę sporo mieszać. Dobra, proszę tutaj mnie nie stresować. Dobrze. Zwała wrogów. Czy dobrze o tym udało jej się po prostu rozwiązać nikogo, a sama w sobie jest niezbyt potężna. Jak widzicie, już spora część paska życia. Tylko połowa jakoś dobyta. Dobrze, dobrze. Miała postać, która jest nie mniej groźna. Więc mówiłem, ona to będzie tylko po to głównie w tej drużynie. Dobrze, trochę z tym. Ale dobra. Serio. Widzicie, jakiego mamy farta? Trafił się przeciwnik, który broni kogoś, kto jest bezużyteczny tak naprawdę. Kolejna się załamie? No oczywiście. Będę, że już nie mamy. Żeby nie umarła, musi sama marnować cały swój ruch teraz na leczenie. Ale spokojnie. Damy radę. Chwilę. No tak, tak, tak. Stresuj się bardziej. Okej. Jestem trochę gorzej, ale wiesz co. Daj się mam przejmować tym. Okej, dostało delikatne bonusy do pancerza, no ale patrzcie, tak to już Syrena jesteśmy w stanie pokonać bardzo prędko. Więc dobra. Okej. I ostatnia postać, oczywiście już też na skraju załamania. Ej, nie jest dobrze. Dobra, mam pierwszego zmarłego w takim razie. Proszę, proszę. Idealnie. No, wziął tą samą postać. Ale nie, jak więc pierwszy zmarły. Teraz zostanie atak serca. Więc niestety. Ją trzeba ratować, żeby zawał z atakiem serca doprowadził mu tylko na wrota śmierci, a nie na śmierć całkowicie. Dobra, cicho tam. Okej. I tak nic nie zrobi. Dobra, cicho. Jeszcze chwilkę będzie po wszystkim. Okej. Dwie postacie już mogą nam... Dobra, papa. Ja to po prostu czułem. Nie będę was okłamywał, naprawdę ja to czułem. Ale jeszcze jest nadzieja. Tylko no. Nie, ja nawet nie wiem, co mam mówić. Znaczy, mówimy naprawdę, tak naprawdę jest okultysta w tym momencie. Jeśli on zawiedzie, to już koniec. Straciliśmy i przedmioty, i postacie. Oczywiście. Oczywiście. Będziesz trąbiła na niego jeszcze, żeby dostał zawału czy coś. A teraz niby do was pomywał jest kiepsko. Dobra. Tak naprawdę jedyne, co mogę zrobić, to pozbyć się jego, potem tak, a nie. To się mówi, że ta wyprawa już została skazana na niepowodzenie jedno wielkie. Ja. Raczej już koniec. Chociaż? Wiecie, ja nie przesądzę, że już na pewno. Ja widzę po prostu, że pewnie sama moja drużyna padła, chociaż była stworzona specyficznie pod walkę z tym. No niestety, jak zwykle. Nie dopilnowałem ich. Tak naprawdę jedyne, co mogę robić, to wzmacniać jego, póki ona jest w mojej drużynie. Nawet na zasadzie dawać mu te wszystkie bonusy do ochrony uniku. I może go wyleczyć. Jasne. A po co ma leczyć? Po co? No powiedzcie. Przecież to jest oczywiste, że jedyne, co tak naprawdę można zrobić, to się wyleczyć za zero. No niestety. W jeden moment oznacza to już koniec całkowity. Teraz się nie wyleczysz porządnie.
prawda, wiecie, takie leczenie też nie jest niczym dobrym, bo co jedno uzdrowienie to jest zmarnowanie całej rundy. Ja muszę się pozbyć jeszcze tego obrońcy całego. Ej, nie będzie dobrze. No i oczywiście on musi zarzucić znowu punktową barierę, żeby ją chronić. Nie, no to się nie kończy dobrze. No i byłby to na nią, rzuca na niego, oczywiście. One są w śmierci. Jedyne co może zrobić, to rzucać proszkiem. Już teraz. Nie wiem, wiecie co, na mnie czeka po prostu. Zobaczymy, czy nasz okultysta z wędleniem okaże się zbawcą, czy... Czy będzie naszym zbawcą właśnie, czy będziemy w naszym... No nie, właśnie naszą zgubą. Właśnie naszą kimś, dobra, nie się z tym. No. Niestety musiał zmarnować całą rundę. Ale nie ukrywam, powiem wam szczerze, nie sądzę, żeby coś miało udać. Za dużo stresu. Chociaż, dobra. Jeśli będę miał wielkiego farta, to jeszcze jest nadzieja. Dobra. Cicho już, syrena. Więc tak, mogę pójść bezpiecznie, albo... niebezpiecznie, ale spróbuję w ten sposób. Żadna krytyka, bo to by nam dało zwycięstwo. No dobra, jeszcze jest nadzieja. Jakby i tak wyeliminujemy na ten moment. Więc jeśli nie zginę od zawału, to powiem szczerze, jest to chyba najbliżej śmierci, czyli najbardziej dana wyprawa ze wszystkich. Wy to widzicie? Nie wierzę. No i super. Jest jeszcze ufam przed nim. No. No. Czy wy to widzicie? W ten sposób gra mnie oszukała. Straciliśmy wszystko. Ignorance of your enemy and of yourself will invariably lead to defeat. Naprawdę nie wiem. In time, you will know the tragic extent of my failings. Wiem tyle. Najprościej w świecie czuję tylko tyle, że po prostu to nie ma sensu. Gra mnie znowu przestaje lubić. A jeszcze to. Pojawił się on, można niby to odzyskać, ale nie mamy drużyny. Na zakończenie zobaczmy tylko co my tu mamy. Maczka tarcz, okultysta. To fight the abyss. One must know it. No i kapłanka kolejna. A sister of battle, pious and unrelenting. Powiem szczerze, nie wiem za bardzo co mam mówić, poza tym, że ta gra naprawdę mnie musi nienawidzić, robiąc mi takie żarty. Dobra, sobie co ja klikam. Straciliśmy dużo dzisiaj cennych rzeczy, ale na całe szczęście jeszcze jest dla nas nadzieja. Tak więc, no ja wam dziękuję. Zobaczymy się już w następnych odcinkach. Błagam, napiszcie mi coś na pocieszenie. Czy mam jakiekolwiek porady, podpowiedzi, cokolwiek, co mam zrobić, by ta gra mi przestała tak nienawidzić. No bo co mam, to już jak mówiłem, to wszystko, no więc trzymajcie się. Hej, hej.